A czym jest dobra śmierć? Dobra śmierć to nie eutanazja, to nie śmierć nagła, to nie śmierć we śnie, nie śmierć bez świadomości, że życie się kończy. To nawet nie jedynie śmierć łagodna. Nasze umieranie musi mieć trzy cechy, żeby można było śmierć nazwać naprawdę dobrą. Po pierwsze, trzeba umierać pogodzonym z Bogiem, czyli w łasce uświęcającej, to znaczy po spowiedzi świętej, po przyjęciu komunii świętej, jeśli to możliwe, tylko po przyjęciu sakramentu chorych i po wzbudzeniu pragnienia otrzymania odpustu zupełnego na godzinę śmierci. Po drugie, trzeba umierać pogodzonym z ludźmi, czyli po przebaczeniu naszym winowajcom i po uzyskaniu przebaczenia od tych, których my skrzywdziliśmy. Po trzecie, trzeba umierać wierząc w to, co o śmierci i wieczności powiedział Chrystus, to znaczy, że śmierć nie jest ślepym zaułkiem, ale bramą, a po niej istnieje sąd Boży, niebo, czyściec, piekło i zmartwychwstanie. Nie czekajmy do ostatniej chwili naszego życia o to, aby zadbać o trzy warunki dobrej śmierci, dlatego że na dobrą śmierć przygotowujemy się przez całe nasze życie. A czy dobra śmierć musi być bolesna, czy może być łagodna? O tym w następnym odcinku.